Wykład trzeci, dar języków. Dzisiaj mamy trzeci wykład z serii poświęconej Duchowi Świętemu. Przypomnę, o czym była mowa w dwóch poprzednich. Otóż zaczęliśmy studium mówiące o niebezpieczeństwie poszukiwania sensacyjnych zjawisk i niebezpieczeństwie szukania skrótu w chrześcijańskim życiu. Zauważyliśmy też, że nie można odróżniać prawdy od fałszu, kierując się pewnymi manifestacjami mocy, przyjemnymi uczuciami, które nie im towarzyszą, cudami, podkreśleniem znaczenia Biblii, wywyższeniem osoby Jezusa, czy też duchem miłości i akceptacji, duchową głębią doznań i zmianą życia uczestników danego ruchu. Tydzień temu mówiliśmy, że nie można powiedzieć, co jest prawdą na podstawie nadnaturalnych objawień mających miejsce w życiu innych ludzi, ani na podstawie ich zalet charakteru, czy też gorliwości w spełnianiu praktyk religijnych, takich jak poszczenie i modlenie się. Tak więc wciąż pozostaje pytanie, jak mamy odróżnić prawdę od błędu? Wygląda to tak, jakbyśmy odrzucili wszystkie dostępne sprawdziany. Tydzień temu studiowaliśmy na temat chrztu Ducha Świętego. Zauważyliśmy, że jest to konkretne doświadczenie. Człowiek może być pewny, czy przyjął go, czy nie. Stwierdziliśmy, że jest to dzieło Ducha Świętego, odmienne od dzieła odrodzenia, a jednocześnie zawsze związane z przygotowaniem do służby. Zauważyliśmy też, że doświadczenie to jest dostępne dla wszystkich i że nawet dzieci mogą mieć w nich udział. Studiowaliśmy dzieło Ducha Świętego w jego czterech fazach. Pierwsze, przekonanie świat o grzechu. Drugie, nawrócenie grzesznika. Trzecie, oczyszczenie chrześcijanina. I czwarte, wyposażenie w moc doświadczenia, któremu towarzyszą wyjątkowe dary i nadnaturalne manifestacje. Naszą główną tezą w ubiegłym tygodniu było to, że nikt nie otrzyma darów Ducha Świętego i jego nadnaturalnych manifestacji i nie doświadczy wcześniej mocy Ducha Świętego pozwalającej na przezwyciężenie wszystkich świadomie popełnionych grzechów. Dary ducha związane z chrztem Ducha Świętego nie mogą służyć daniu nam zwycięstwa nad grzechem, grzechami których jesteśmy świadomi. W końcu zauważyliśmy, że chrzest Ducha Świętego może otrzymać tylko przez zaakceptowanie Jezusa jako jedyną nadzieję zbawienia, odrzucenie wszystkich grzechów przez Jego moc, posłuszeństwo w służbie, pragnienie i oczekiwanie oraz usilną prośbę o ten dar. Dziś mamy zamiar mówić o darze języków. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego o darze języków? Powód jest taki, że większość z nas, którzy mamy jakąś świadomość religijną i znajomość Biblii, nie ma większego problemu z darami duchowymi, z wyjątkiem daru języków. Na początku przyjrzymy się wszystkim darom Ducha Świętego, potem skoncentrujemy się na tym, który wydaje się być otoczony największymi wątpliwościami. W tym celu sięgniemy do czwartego rozdziału listu do Efezjan. W rozdziale tym nie są wymienione wszystkie dary duchowe. Znajdują się tam tylko niektóre z nich. Zacznę od wiersza trzeciego. Jezus, wstąpiwszy na wysokość, powiózł z sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Dalej czytamy w wierszu 11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Skoro jesteśmy w czwartym rozdziale listu do Efezjan, chciałbym, abyście zwrócili uwagę na wiersz 23, który będziemy rozważać nieco później w naszym studiu. I odnówcie się w duchu umysłu waszego.
Jedyną rzeczą, którą chciałbym, abyście zapamiętali teraz z tego rozdziału, jest to, że odnowienie przez Ducha Świętego i odnowienie umysłu są z sobą w jakiś sposób ściśle związane. Jest tu powiedziane wręcz w duchu umysłu waszego. Zaraz zrozumiecie, dlaczego ten tekst jest tak ważny. A teraz dalej, wymieniając dary, przejdźmy do 12 rozdziału 1 listu do Koryntian. Jak wiecie, Paweł pisze tam o darach duchowych, poczynając od 12 rozdziału aż po 14. Rozdział rozpoczyna się słowami: a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Potem następuje opis tego, jak Duch Święty udziela darów na różne sposoby. Od wiersza 7 zaczynają być wymienione niektóre dary duchowe, a w którym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jednemu bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, innym wiarę w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inne różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zmierza do stwierdzenia w wierszu 11, że Duch rozdziela je jak chce. W wierszu 18 zaś czytamy: tak jak Bóg chciał. Wszystko to dzieje się więc zgodnie z Jego inicjatywą, Jego wyborem, Jego wolą. Pod koniec rozdziału na miejsce podsumowanie, począwszy od wiersza 28, gdzie wymienione są niektóre dary duchowe w formie pewnego zestawienia. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Pytania są to retoryczne, a odpowiedź na nie brzmi oczywiście nie. Czy wszyscy mogą mieć ten sam dar? Nie. A teraz, zanim skoncentrujemy się na tym, co mówi 14 rozdział 1 listu do Koryntian, na temat darów języków, chciałbym przeczytać, co sam Jezus powiedział swoim uczniom o dziele, jakie mieli oni do wykonania. Czytamy to w Ewangelii Marka, 16 rozdział 17 i 18. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Tak więc Jezus osobiście przepowiedział dar języków. Gdybyście sięgnęli do oryginału Nowego Testamentu, spostrzeglibyście, że słowo nowe oznacza języki nowe dla tych, którzy otrzymają dar posługiwania się nimi. Nie oznacza on języków, które nigdy przedtem nie były znane ani niesłyszane. To tak jakby jak z moim chłopakiem, który kupił nowy samochód. Mam syna nastolatka, który kupił niedawno taką nowość. To był model z lat 60. Ale dla niego był nowy. Nie musiałem długo się przyglądać, żeby zauważyć, że tak naprawdę jest stary. Ja też mogę tylko w ten sposób kupić samochód. Nie stać mnie na zupełnie nowy. Dobijam więc targu z właścicielem, on odchodzi, a ja mam nowy samochód, choć jest on już używany. Dla mnie jednak jest nowy. Gdy Jezus powiedział uczniom, że będą mówić nowymi językami, wskazał na języki już używane, ale nieznane im. To jest jedyne racjonalne wyjaśnienie Marka 16:17. Przechodząc do 14 rozdziału 1 do Koryntian, zbliżamy się do sedna problemu. Jeżeli nie widzicie tam żadnego problemu, to chyba nie czytaliście nigdy tego rozdziału. Problem polega na tym, że przy pierwszym czytaniu pojawia się w tym fragmencie pewna liczba niejasności. Rzeczy
nie dopowiedzianych do końca. Pewne nowoczesne przekłady czynią ten fragment jeszcze mniej zrozumiałym. Jedna z wersji na przykład dodaje słowo języki w 14 rozdziale jako języki ekstazy. Nie można jednak poprzeć takiego tłumaczenia w jakikolwiek sposób, gdy weźmie się pod uwagę oryginalny tekst grecki. Greckie słowo oznaczające ekstazę ani razu nie pojawia się w tym rozdziale listu Pawła. Jeśli chcecie sprawdzić w słowniku, co oznacza słowo ekstaza, zobaczycie, że jest to stan, w którym jest się poza panowaniem rozsądku i samokontroli, pod działaniem ekstremalnym i wszechwładnych emocji, jest to opanowanie przez nie dające się odeprzeć emocje. Główną ideą tej definicji jest to, że w stanach ekstatycznych ludzie funkcjonują bez kontroli umysłu, nie panują nad swoim postępowaniem. Umysł drzemie. Czy Biblia zachęca do tego rodzaju rzeczy? Zastanówcie się nad tym. Słowo język jest tłumaczone z greckiego słowa glos, które oznacza nic innego jak tylko język. W King James Version tłumacze oddali jednak słowo nieznane. Możecie zauważyć, że w starszych wydaniach słowo to wydrukowane jest kursywą, co oznacza, że zostało dodane przez tłumacza. Pytanie wynikające z 14 rozdziału 1 listu do Koryntian brzmi więc: czy mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami manifestacji języków, czy z jednym? Czy chodzi tu o manifestację języków służącą pokonaniu bariery językowej, a mającej na celu umożliwienie przekazania Ewangelii w języku znanym miejscowości ludności? Czy ma tu miejsce raczej manifestacja języków w kategoriach ekstatycznych doznań nazwanych przez niektórych językami anielskimi, mająca służyć po prostu osobistemu nabożeństwu i kontaktowaniu się z Bogiem? Czy w 14 rozdziale 1 listu do Koryntian jest mowa o obu tych manifestacjach, czy też tylko o jednej z nich? Przyjrzymy się przez moment tekstom, które zdają się popierać hipotezę o mówieniu nieznanymi językami w ekstatycznym uniesieniu. Takim tekstem jest na przykład wiersz drugi, w którym czytamy: bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Po przeczytaniu tego tekstu można odnieść wrażenie, że jest w nim mowa o pewnej formie ekstatycznych wypowiedzi. Wiersz czwarty wywiera na czytelniku podobne wrażenie. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Następuje wiersz 14, bo jeśli się modlę mówiąc językami, duch mój się modli, a rozum mój tego nie przystwaja. To brzmi tak, jakby umysł drzemał, podczas gdy pewnego rodzaju zjawisko ma miejsce w duchu, czymkolwiek ten duch jest. Ostatni, trudnym fragmentem dotyczący całego problemu to wiersz 27 i 28, w którym Paweł daje wskazówki co do postępowania z tymi darami. Dopuszcza, aby korzystały z niego jednocześnie dwie, a najwyżej trzy osoby, po czym jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Tak więc wszystko wskazuje, że mamy tu namacalny dowód na rzecz występowania ekstatycznych wypowiedzi. Gdy jednak, czytając ten sam rozdział, zwrócicie uwagę na dwa lub trzy inne teksty, zobaczycie drugą stronę medalu. W wierszu 9 na przykład Paweł mówi: tak i wy, jeśli językami zrozumiale, językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co mówicie? Na wiatr bowiem mówić będziecie.
wierszu 19. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczać, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. W wierszu 22. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Teksty te wyraźnie przeczą teorii o ekstatycznych wypowiedziach. Dobrze, ale co dalej? Teraz chciałbym dać wam mały przykład tego, co nazywamy hermeneutyką, nauką poprawnego interpretowania pisma, czy po prostu nauką interpretowania. Kościół w czasach reformacji zajął stanowisko, określone zresztą w Biblii, że żadne proroctwo nie podległa dowolnemu wykładowi. Uczono, że nikt nie jest dostatecznie mądry, aby interpretować pismo, więc nikt nie powinien go również osobiście studiować. Za niedopuszczalne uznawano, aby ktoś z laikatu mógł powiedzieć: wierzę, że ten tekst oznacza to, a tamten tamto. Jak więc można było zrozumieć pismo, skoro nie wolno go było interpretować? Kościół sprzeciwił się naturalnie poglądom Lutra i innych reformatorów. Luther zaproponował biblijne podejście polegające na tym, że gdy natrafia się na tekst, który trudno zrozumieć, nie wolno mówić: myślę, że to znaczy to albo tamto. Należy raczej przestudiować najpierw wszystko, co Biblia mówi na ten temat, którego dotyczy ten trudny tekst, a dopiero potem wyciągnąć wnioski. Niechaj pismo samo się interpretuje. Czy nie jest to słuszne? To jest jedyna poprawna metoda hermeneutyczna w przypadku interpretowania Pisma Świętego. Jest to historyczny pogląd protestantyzmu. Można dyskutować, czy zawsze postępowaliśmy zgodnie z tą zasadą, czy nie, ale pozwólcie, że dam wam przykład. W Ewangelii Łukasza 23:43 opisana została historia Łotra, któremu Jezus przyrzekł, że będzie w niebie tego samego dnia. Gdybyście czytali tylko Ewangelia Łukasza 23:43, chcąc zgłębić zagadnienie natury człowieka po śmierci, moglibyście łatwo dojść do złych wniosków. Gdybyście opierali się tylko na 16 rozdziale Ewangelii Łukasza, chcąc dociec, co będzie się działo z człowiekiem po śmierci, moglibyście nabrać przekonania, że piekło to miejsce wiecznej męki, a ludzie przebywający w nim mogą porozumiewać się z mieszkańcami nieba i odwrotnie. Możecie więc wybrać tylko te teksty i udowadniać, co wielu ludzi czyni, swój mylny pogląd na temat stanu człowieka po śmierci. Wzięlibyście jednak pod uwagę jedynie części wypowiedzi pisma na ten temat. Właściwe podejście polega na tym, abyśmy prześledzili całą Biblię i wybierali wszystkie fragmenty mówiące o tym, co dzieje się, gdy człowiek umiera. W wyniku zastosowania takiej procedury doszliśmy już wiele lat temu do wniosku, że śmierć jest nieświadomym snem w grobie aż do dnia zmartwychwstania. Świadczy o tym olbrzymia ilość dowodów. Mając więc wyrobiony pogląd, wracamy do 23 rozdziału Ewangelii Łukasza i staramy się zrozumieć, jak można pogodzić ten tekst ze świadectwem Biblii, która interpretuje sama swoje wypowiedzi. Przyjrzywszy się więc dobrze, odkrywamy, że nie ma tu żadnej niezgodności, wręcz przeciwnie, tekst ten harmonizuje w pełni z całym obrazem zagadnienia. Kolejnym przykładem może być prawda o przyjściu Chrystusa. Są w piśmie teksty, które wydają się wskazywać, że Chrystus ma przyjść potajemnie, a gdy przeczytacie w piśmie Biblii wszystko, co dotyczy przyjścia Chrystusa, dochodzicie do wniosku, że będzie to wydarzenie widzialne na skalę światową, nie będzie w nim nic tajemnego czy ukrytego. Gdy jesteście już co do tego przekonani, wracacie do tekstów, które mówią, że Chrystus przyjdzie jak złodziej, po cichu i rozważycie je jeszcze raz, co odkrywacie. Tajemnicą jest jedynie czas przyjścia, dzień przyjścia, który zbliża się niepostrzeżenie jak złodziej. Teraz wszystko jest zrozumiałe i tworzy harmonijną całość. Takie powinno być zawsze nasze podejście do pisma. Oto więc, co chcę zaproponować wam dzisiaj. Uznajmy, że 14 rozdział 1 listu do Koryntian jest rozdziałem trudnym.
wydaje się, że zawiera sprzeczności, znajdują się w nim fragmenty trudne do zrozumienia. Co więc powinniśmy zrobić? To, co sugeruje protestanckie stanowisko w dziedzinie hermeneutyki. Studiujcie ten problem w innych miejscach Biblii, tam, gdzie jest on opisany, a potem formujecie wnioski, potem wracacie do trudnego fragmentu i zastanawiacie się, co może on oznaczać. Czy chcecie to zrobić wraz ze mną? Spróbujmy. Ponieważ zaledwie w kilka miesięcy w kilku miejscach w Biblii jest mowa o darze języków, nie będziemy potrzebowali zbyt wiele czasu, by dojść do konkretnych wniosków. Zaczynamy od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Nie będziemy teraz czytać całego rozdziału. Zechciejcie to zrobić w waszych domach. W wierszu czwartym dowiadujemy się, że stało się w dzień Pięćdziesiątnicy. Uczniowie napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Zaczęli mówić. Jest to więc dar mówienia albo języku. Następnie przedstawiona została reakcja ludzi. Wszyscy zdumieli się. Dlaczego wymienione jest więc więcej niż 12 grup językowych, których przedstawiciele słyszeli poselstwo we własnym języku, co oznacza, że 12 apostołom, gdyby nawet każdy z nich mówił innym językiem, musieliby towarzyszyć inni z grupy 120 uczniów zgromadzonych tego dnia w górnej izbie. Dochodzimy zatem do wiersza 12 i czytamy. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Piotr jednak wyjaśnia im, że to, co widzą, jest wypełnieniem proroctwa Joela. Zgromadzeni ludzie powiedzieli też, słyszymy każdy z nas swój własny język. Słyszałem od pewnego osób studiujących Biblię pogląd, że uczniowie mówili wszyscy tym samym językiem, ale ludzie słyszeli w różnych językach. To jednak nie byłby jednak dar języków, dar mówienia. Byłby to raczej dar słuchania. Dopuścimy jednak i tę możliwość, że uczniowie mówili wszyscy w tym samym języku, a ludzie słyszeli w różnych językach to, co było mówione. Mamy pewne dowody we współczesnych misjach, że dzieje się to rzeczywiście dwoma sposobami. Co do owego doświadczenia w Dniu Pięćdziesiątnicy, nie znam nikogo, kto zaprzeczyłby, że chodziło tam o mówienie zrozumiałymi dla ludzi językami, co miało służyć przełamaniu bariery językowej, jaka istniała w zgromadzeniu składającym się z ludzi przybyłych z różnych stron świata. Nie musimy więc długo zatrzymywać się nad tym. Niektórzy jednak twierdzą, że drugi rozdział Dziejów Apostolskich jest jedynym miejscem w Piśmie Świętym, gdzie dar języków jest przedstawiony jako mówienie zrozumiałymi dla słuchaczy językami. Chcę wam wykazać, że jest inaczej. Kolejny przypadek wystąpienia daru języków opisany jest w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Należało przeczytać niemal cały rozdział, aby uzyskać pełen obraz przedstawionej w nim sytuacji. Ale chyba przypominacie sobie, że Bóg posłał Piotra do Korneliusza. Niektórzy uważają, że Korneliusz został nawrócony na chrześcijaństwo wprost z pogaństwa. Jeśli jednak czytacie wiersz 22, dowiadujecie się, że Korneliusz był człowiekiem bojącym się Boga, a nawet miał dobrą opinię u Żydów. Są więc dowody na to, że Korneliusz był pobożnym, uduchowionym człowiekiem jeszcze przed spotkaniem z Piotrem. Korneliusz także pościł i modlił się. To mówi sporo o jego życiu. W końcu Piotr pojawił się w jego domu i zaczął przedstawiać prawdę, którą Bóg polecił mu głosić. Korneliusz był w domu wraz ze swoimi krewnymi i przyjaciółmi. Wiersz 44. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Ci zaś, którzy byli z Piotrem, zauważcie, byli zdumieni, widząc, że na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Wiersz 46. Słyszeliście ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga? Wówczas Piotr rzekł,
Czy można, może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Czy te słowa nie wskazują na coś? Po wyjaśnieniu udajmy się nieco dalej do 15 wiersza 11 rozdziału.